Niekwestionowanym liderem w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego jest Norbert Krajczy z PSL, ale Polskie Stronnictwo Ludowe osiągnęło także zdecydowaną przewagę nad innymi ugrupowaniami w składzie przyszłej Rady Powiatu Nyskiego. Spory niepokój odczuwają dotychczasowi koalicjanci z Forum Samorządowego 2002, których lider wyborów nie zaprosił do rozmów w tworzeniu nowej władzy. 7 mandatów na 25 zdobyło Polskie Stronnictwo Ludowe do przyszłej Rady Powiatu, ale najbardziej spektakularnym wynikiem pochwalić się może kandydat z tego ugrupowania do Sejmiku, Norbert Krajczy. Już dziś podejrzewa, że najważniejsze stanowiska w województwie obsadzą członkowie PSL. Z danych, które spływają do Komisji Wyborczej w Opolu, wynika, że najlepszy wynik w województwie mamy jako PSL, co będzie przełożeniem na 8-9 mandatów. No i prawdopodobnie przełoży się też na to, że no będziemy chcieli po prostu zacząć rządzić, może nie sami, ale oczywiście z innymi. Skoro takie duże zaufanie jest, myślę, że i marszałek, i być może przewodniczący jest w zasięgu naszego ugrupowania, które będzie chciało współdziałać z innymi. Czy tak będzie, no to oczywiście zobaczymy, czy taką koalicję się uda stworzyć w Sejmiku Województwa Opolskiego. Nieoficjalnie mówi się już o konkretnym nazwisku w przypadku marszałka województwa. No ja już jestem po rozmowach wstępnych i chyba tutaj mogę to zdradzić, a na pewno pójdzie w eter, że pan Stanisław Rakoczyn, obecny wiceminister, gdyby objął takie stanowisko, byłoby to optymalne, tym bardziej, że jest na pewno przełożenie wówczas na rządzących. Krajczy, choć o swoim sukcesie mówi skromnie, wie, że będzie właściwą osobą na właściwym miejscu, o czym świadczą jego dotychczasowe sukcesy na wielu polach. Myślę, że jestem merytorycznie przygotowany. Ja ten sejmik tworzyłem. On był kiedyś sejmikiem samorządowym, w którym też pracowałem. I ten sejmik tworzyłem jako przewodniczący. Wówczas były takie dziwne pojęcia jeszcze, bo też nie było wiadomo, jak ten statut ustawić, czy ten przewodniczący to ma być już marszałek drugi, czy marszałeczek, i tak zastanawialiśmy się, ale myślę, że to jest najmniej istotne. Chodzi o to, żeby tą pracę tej grupie radnych, którzy będą dobrze zorganizować, dobrze współpracować oczywiście z zarządem i z marszałkiem, co też nie jest proste. Program wyborczy Norberta Krajczego mocno skoncentrowany jest na służbie zdrowia, ale nie zapomina także o seniorach. Ważne miejsce w jego programie zajmuje zwiększanie finansowania szkolnictwa, a także niezwykle istotna dla Nysian hala sportowa. Jest jeszcze wiele tematów, gdzie oczywiście jako już radny sejmiku no będę mógł w jakiś sposób wpłynąć czy pomóc. Nie ukrywam, że dla mnie rzeczą dziwną, a w którą się nie chciałem z wielu względów angażować, ale która myślę, że no powinna w ciągu 2 lat być zrealizowana, to jest budowa hali sportowej na przynajmniej parę tysięcy osób. O szczęściu w nieszczęściu może mówić forum samorządowe, które do powiatu zdobyło 5 mandatów. PSL, lider wyborów, nie zaprosił bowiem forum do rozmów w tworzeniu nowej koalicji. Szczęścia natomiast nie kryją w potwierdzonej wynikiem intuicji co do swojego czarnego konia w wyborach na burmistrza Nysy, Kordiana Kolbiarza. To nie jest kandydat wyciągnięty z rękawa. To jest człowiek, który funkcję dyrektora pełni 10 lat. Jako człowiek młody już potrafił skupić wokół siebie, w swojej osoby, grupę ludzi otwartych z pomysłami, ludzi z wiedzą, którzy są pomysłodawcami wielu projektów, wielu programów. Dla Adama Fujarczuka układ sił politycznych w nowej Radzie Powiatu Nyskiego jest równoznaczny z tym, że starostą zostanie jego dotychczasowy zastępca Czesław Biłobran z PSL. Zawsze jest tak, że zwycięzca bierze to, co mu się należy. Polskie Stronnictwo Ludowe zdobyło 7 mandatów, więc po prostu będą autorami i tworzą nową koalicję. A czy to oznacza, że szukuje się zmiana na miejscu starosty? No tak, to jest konsekwencja tego. To nie jest żadna tajemnica. Takie głosy do mnie docierają, że są prowadzone rozmowy, bo to jest czymś normalnym, czymś oczywistym. I po prostu bez udziału forum
proszę panią, no i taka jest kolej rzeczy. Wicestarosta Czesław Biłobran powiedział Regionalnej Telewizji Opolskiej, że to jutro, czyli 19 listopada, zostanie podany oficjalny komunikat dotyczący wyniku rozmów koalicyjnych w powiecie. Nieoficjalnie mówi się, że koalicję w Radzie Powiatu Myskiego oprócz PSL stworzą politycy z SLD i PO. Zabraknie tam zatem jeszcze dwóch, poza forum samorządowym, ugrupowań. Liga Nyska otrzymała do powiatu zaledwie jeden mandat, ale wynik tłumaczą złamaniem zasady równości i powrotem do partyjniactwa. Wybory w powiecie w ogóle wypaczyła samo ułożenie list wyborczych, bo PSL jest nadreprezentowane i to tylko dlatego, że było pierwszą kartką na grubej księdze list partyjnych i to powtarza każdy członek komisji wyborczej, że to miało ogromny wpływ na wybory, a więc te wybory zostały przeprowadzone ze złamaniem zasady równości. Wiadomo, losy większości plus ta niespotykana sytuacja PSL i na te reprezentacja w Radzie Powiatu sprawiają, że taki jest układ, ale to jest powrót do partyjniactwa. Do nastrojów politycznych przyszłej koalicji i stanowisk wrócimy w wiadomościach po ogłoszeniu oficjalnych wyników.